Tak oglądałem filmy przyrodnicze i zauważyłem jedną rzecz, zależność. Drapieżniki, które są bardzo przebiegłe, radzą sobie dobrze z polowaniem, robią to po cichu. A zwierzęta łagodne, roślinożerne, te, które są łupem tych drapieżników, robią straszne hałasy. Zdałem przykład. Lew złapie tutaj za szyję guźca, a kwiczy, a drze, to japę. I tak to mu nic nie pomoże. Przecież tamte tylko patrzą albo uciekną. Ten krzyk tego guźca, czy dzikiej świni, czy czegokolwiek, czy zebry, nic nie daje. A drapieżnik działa w ciszy. Nie mówi o swoich planach, tylko po cichu działa. I ma w tym bardzo dużą skuteczność. Czyli tak, powtórzymy. Drapieżniki działają w ciszy, nie mówiąc nic nikomu. A zwierzęta takie te dobre, uczciwe, czy nikomu krzywdy nie robią. Zostaną zaatakowane, krzyczą, wrzeszczą, no i tak nic nie daje. Dziękuję za wysłuchanie.